Powinno być git też. Siema, siema, Kaczyn. Nie ty wiesz co, ale teraz powinienem pisać charakterystykę na polskie, ale również nie zgadniesz, że mi się nie chce. Jak? Ja nie zgadnę? Ja wiem, że tobie się nie chce. Ja wiem, że ty wolisz siedzieć u mnie na strumyku. Mam cię zmotywować? Czy ja, panie, mam cię zmotywować? Pięknie. Kontynuujmy za to naszą kampanię. Nie. Motywuję. Nie chcę. Wyciszenia potrzebujesz? Mówisz wyciszenia, tak? Mówisz, że za głośno masz u siebie? Ja zobaczmy, co tu ja tu mam. Czy ja tu dostałem? Jakieś dziwne komunikacje. Stan, jakieś świąteczne badziewie, bla bla bla. Dobra, dobra. Okej, okay, dobra. Die, human, die! What the hell? Co tu kurde jest? Cholera, kurde. Dobra, zobaczmy, co my tu mamy. O kurde, co tu mnie tu bije? O, o. Znowu Halo? Jak to znowu? Panie, ja jeszcze nie przeszedłem Halo. Siema, papa. Ja Halo jeszcze nie przeszedłem, panie. Gdzieś zastopowałem w pewnym momencie i nie grałem, no. Co ja ci mogę powiedzieć? No nie grałem. Co tu jest? Tu już mamy, to jest fast travel, dobra. Chcieliśmy chyba tutaj iść. Yep. Ja chciałem tutaj iść. Uwierz mi, że jakbym nie był na streamie twoim, to bym na tuba na YouTubie. To byś był na YouTubie, a nie pisał. True story. Ale wiesz, zawsze możesz wejść na mojego YouTuba. Puściłeś sobie Halo po kilku godzinach, mimo iż FPS sam w sobie jest świetny. To mnie zaczął nudzić jak Rage 2. Nie dobrze, panie. What the fuck? Co to za plazma tam? O kuźwa. Jezus, jakie potato! Chyba trochę za głośno. Dobra, o. No. Jesus Christ. Masakra. Masakra. No, stary sierby często trafić w moje gusta, to w moje gusta, by pokoczować na dłużej. Grze, ostatnie gry, jak udało mi się skończyć i które mnie mega wciągnęły, to Days Gone, Resident Evil Village, Devil May Cry 5, no i coś tam jeszcze. No, ale typowo z FPS-ów ostatni, jaki mnie mega wciągnął, to chyba Wolfenstein Colossus. No widzisz. Siema, siema, Total Annihilation. Kurde, już na wodnie się? No ja pierdzielę. Język mi boli, a ty mi mówi na wodnie się. Mam bumbelki dzisiaj. Mówisz, że jesteś, Kaczyn, coraz bliżej pokazania bossa w Isaacu, najcięższego bossa? Ciekawe.
Powodzenia, powodzenia. No u mnie, papa, jak widzisz, gram w dużo różnych gier i w sumie kończę tak de facto. Rzadko się zdarza, że porzucam grę. Już musi naprawdę mi nie przypasować. Chmielem, a niezwykłą wodą nie mogę chmielu, niestety. Niestety, panie, nie mogę żadnego chmielu. Żadnych procentowych, wyskokowych rzeczy. Nie mogę. Bana mam. Że muszę się posiłkować tylko i wyłącznie jakimiś innymi bumbelkami. A i tego też za dużo nie mogę. Gdzie to było? A, to było tu. Nice, nice, nice. A czemu, co, abstynentem? Tak, zostałem abstynentem, od 3 lat nie piję. Nie, mam problemy z nadciśnieniem, nie mogę. Niestety. Ty macie nie ogrywać, masz w planach mutanta drogę do 1. No panie, już dawno przeszedłem. Panie, drogę do 1 już dawno mam ze sobą. Ty mi tutaj o mutancie w drodze do 1, mój Boże. What the... What? Co mnie za on załatwiło? Są kurde mnie za jakieś rakiety naprowadzające. Pić nie może, wszystko co ma powyżej 2% kończy się zgonem. Mięsa jest, nie będzie problemów. No właśnie to nie jest to, nie. Powiem ci szczerze. To nie jest ten problem. Leżeć mi tam kurde kanale, no. Zdradziecko. Nie, gdzie jest to? Dobra, dawaj to. Dobra. Nice. A to było to? Co my tu mamy za... A, mamy dwa punkciki do upgrade'ów. Uuu, threat sensor, threat sensor. Chcę jeszcze jeden punkcik i to mi się przyda. Nie, 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 jeszcze nie doszliśmy tutaj do tego miejsca. Widzę, dobra. Ja utknąłem w innym miejscu, i gdzie ni chuchu level bić się nie da, wszystko wyczyszczone, a chujki są o kilka leveli więksi. Nie mogę ubić. Miało miejsce 8 miesięcy temu. No to nieźle. Good luck, have fun. Ale też się mordowałem, z tego co pamiętam, w mutancie. Ty w ogóle wiesz, że żyjesz... boli cię coś? No oczywiście, że tak. Plecy mnie bolą aktualnie, bo nie mogę się wyspać. Mam problemy z plecami. Za duży ciężar. Za duże brzemię noszę na swych plecach. Dobra gira, ale trudno? Jep, dokładnie. Dokładnie. Ale nie, na serio, kurde. Cały playthrough mam na u siebie na kanale w YouTubie. Więc... Więc tak to właśnie wygląda. What are the Banished doing here? They are doing exactly what they've been doing since they got here. Scavenging. Scavenging. Everything apart to fuel this war. How could they? They're ruining this place, and for what? How could they? That already happened. Oh, 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 oh. Pięknie, pięknie, pięknie. Co tu mamy? Ulala, ulala. Magnifico. Nice. Granaty się też przydadzą. Za duży brzuchol masz do kręgosłupa. No dokładnie, żebyś wiedział. Znaczy nie mam jakiegoś masywnego, ale mam za duży jak na mój wzrost, więc niestety. Dlatego się sobie kupiłem rower stacjonarny jeszcze. Teraz na zimę jest idealnie. No i nie wiem, czy mówiłem wam, ale... Kiedy to było? Wczoraj tak. Wczoraj dzwonił mój lekarz, bo jestem pod opieką lekarza i generalnie przez ten cholesterol i naciśnienie, ale tym razem dzwoniła sama lekarka, nie kardiolog.
Bo badania na Horrorstory miałem, nie? I według mnie poprawiłem się dosyć nieźle, jakby nie patrzeć. Przynajmniej dobry i zły gdzieś tam wyrównałem. Ale ogólnie trochę wyżej miałem, nie? I nadal była niezadowolona. Już mi chciała wcisnąć tablety, nie? Już mi chciała pilzy wciskać, nie? Mówi, nie, ja tu dam jeszcze radę. Dokoptuję, kurde, ćwiczeniami i będzie jak ta lala, nie? Więc odroczyłem się na kolejny kwartał, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie, więc muszę... No, muszę postarać się o tą kondychę, że tak powiem, nie? No to taki lekki suchar, jaki ból towarzyszy graczom. No oczywiście, ból dupy. No przecież ból pleców też jest, jakby nie patrzeć. Ból nadgarstka to też, albo ból palców. Bo w zależności od tego, czy grasz na palcem, to wiesz, kciuk też może boleć, więc... Na ból dupy? Najlepsza maść na ból dupy. Tu coś jeszcze jest ciekawego. Jest coś? O, nice. Nice. O, mamy trzeci punkcik? Tak, trzeci punkcik. Pyk, bang, elegancko. Co to w ogóle nam daje dokładnie? Increase shield capacity, nice. Tak szybko nas nie będą zgadniać. Prawdziwy gracz gra wszystkimi wypustkami kończyn, a nie tylko kciukiem. Tym 21 palcem też, tak? It's kinda quiet, isn't it? There, that tunnel. The banished must already be down below. Dobra, tu jest wsio. This should be impossible. Former alloy is almost indestructible. What do you think they? Chief! Holy shit! I guess we need to deal with that mining laser. Oh, and these guys. It looks like the laser's controlled up in the central structure. Chief! This cannot just lead up. It was a trap. I knew it was a trap. What do I do? Hold position. Hold position. Hold it. Hold the door. Hold it. Holy shit. Holy Jesus crap. Okej. Nie, do tego nie mamy amunicji. Spoczko. Czy to jest activate? Nie wiem, co to jest, ale spoko. Pobawię się. Powłącam coś, poklikam coś i powinno być git, nie? Czemu broni nie mam żadnej? What? Co tu się dzieje? Co to jest, kurde, że broni nie mam? Ginąć mi tutaj kanale jedne. Shoot!
Shoot him quick! Czekaj, co? The laser controls are by that window. Czekaj, co? Czemu, kurde, bot mi kebaby, kurde, ten zatrzymał? What the hell? Widziałeś tą japońską grę napisuje, co zdobywa popularność w Japonii? O macaniu piersi wirtualnych dziewczyn? What? Jest specjalny kontroler profilowany na owe krągłości silikonowe, który... Papa, na Discordie mi zapadaj na piwa, nie? Jak dobrze poszukasz, to znajdziesz w internecie wszystko. Mniej kebabów jest, bo zaczniesz wyglądać jak trzy świnki. Właśnie kebabów nie źle. To jest ten sęk. Powiem ci szczerze, że dostałem takie obostrzenia żywnościowe, że ja się dziwię generalnie, że mam jeszcze problemy. Master Chief has returned. Yes, my master. O, nie ma. Jak znajdę ci podeszle. Something's wrong. I can't shut it down. Then we destroy it. Way ahead of you. There are two power regulators down there. All we need to do is manually expose each regulator's cooling pylon to trigger a cascade effect. And by we, I mean you. And by trigger, I mean shoot or blow up. You get the idea. Shoot it! Shoot it! Shoot that motherfucker! Dobra, gdzie my to mamy, co? Jesteś na dole, tak? Save me! What the fuck? Just die! Nie, ale daj mi to, o kurde. To jest lepsze. Dobra, gdzie to tutaj jest, co? Kurde, tu jest tyle tych znaczników, że ja nie mam podległego pojęcia, gdzie mam jechać. Dobra. Disable the generator one. That switch should open up the regulator. Holy shit, Jesus Christ, to cała armia jest. Holy crap, co to mnie zadziałko? And there are the pylons. Take them out. Holy crap. Ambush! Ambush! Dobrze, dobrze. Holy crap! Aż z wrażeń pierdzę pod siebie. Spoko, spoko. Obadam. Dobra. That switch should open up the regulator. And there are the pylons. Take them out. No, żeż ty w dupę jego... Holy Jesus! No, ci skąd? Cholera jasna, co ja mam tu zrobić teraz? Your...
Okej, piękny lak to był. Good job, good job, good job. Także nie ma się z czego pośmiać, bo nie ma samochodu ani nic śmiesznego. Jak nie ma nic śmiesznego? Jak? Z moich faili się nie śmiecie? Nie, to one nie są śmieszne? Ginę? Zdychaj tam, kurde, świnio jedno. Tu jeszcze był zima. Bęk. Bęk. O, okej. Dobra. There are the pylons. Take them out. And here we go again. Shoot, shoot. Holy crap. Jesus Christ, jak to teraz rozegrać? Tutaj dużo tego strasznie jest. No dawaj. What? Kamikadze ze strony. Piękne te granaty. Dobra, jeden pylon zaurany. To nie mam wypowiedzi, ani to są łachowe niczym Żydów. Nie dokończę. Help! Jakaś amunicja albo coś. Nie? Nic? Okej. To jest ciekawe, kurde. Jak to kurde tutaj? Nevermind, o kurde, ale teraz tu jest rzeźnia, ja pierdzielę, nie? Dobra, to jak to tutaj to zrobić?
Okej, nie mam amunicji. Co?